Zmarnowaliśmy 100 lat, by teraz na końcu XX wieku zacząć rozumieć to, że odwodnienie organizmu manifestuje się na tyle sposobów, ile współczesna medycyna wynalazła stanów chorobowych. W roku XX wieku pewien Francuz, Maurice Schiff się nazywał, stwierdził: pragnienie to jest takie bardzo ogólne uczucie i warto byłoby to zgłębić, dowiedzieć się, co za tym tak naprawdę stoi. No ale wtedy ten pan, chcąc, nie chcąc, nie wiadomo, ale o bardzo mocnych wpływach, dr Walter Bradford Cannon stwierdził: nie, to nie ma co zgłębiać, tak? Jeżeli chcecie się pić, czyli masz tak zwany efekt suchej gęby, bo tak to dokładnie określił, to jesteś odwodniony i trzeba po prostu wypełnić płyny, to wszystko. No i co? I cała historia ludzkości, czyli ostatnie 100 lat, zostało, tak jak dr Bachman stwierdził, zmarnowane, ponieważ nie przyglądano się w ogóle w tej kwestii, a się okazało, że była bardzo kluczowa. On był w ogóle takim specjalistą od tematów wody, że on był w stanie wziąć próbkę wody z dowolnego miejsca na świecie, bo wtedy nie było hipermarketów, ludzie się odżywiali tym, co rosło lokalnie, tak? I stwierdzić z dokładnością do 5 lat, jaka będzie średnia długość życia tam, tylko i wyłącznie na podstawie próbki wody stamtąd wziętej. Jesteś tym, co pijesz. On właśnie tak uważał, ponieważ on uważał, że woda jest najważniejszym składnikiem odżywczym dla naszego organizmu, właśnie z tego względu, że jesteśmy zbudowani w około 70% z wody. Mineralną smakową, soki w kartonie, uwaga, zakwaszamy się 10 tysięcy razy bardziej, jakbyśmy wypili tą samą ilość w wodzie. Niech woda gazowana, napoje gazowane, pH2, 100 tysięcy razy bardziej niż woda. W pH2 nawet bakteria już nie żyje. Co my chcemy pić w wodzie? Czy my w wodzie chcemy pić wolne rodniki, czy chcemy pić antyoksydanty? Antyoksydanty. Proste. I to się mierzy. Tu nie ma komplikacji. Jest skala powyżej wolne rodniki, poniżej te zera to są wolne elektrony, czyli to co antyoksydant daje wolnemu rodnikowi, tak? Klasy pierwszej w Polsce w 1955 roku było 55% powierzchni naszego kraju. 65 rok, 10 lat później, 35%. W 94, czyli później o 30 lat, nie wiem ile tutaj jest, ale tutaj nawet nie ma 5%. Tak? 2004, może 1%. Niszczymy nasze środowisko ekstremalnie szybko, a później, jak WHO opisało, 80% wynika z jakości wody pitnej. Dostajesz, to co dajesz? W Stanach nazywał się Dennis Brown, którego marzenie było wejść na Mount Everest, na południowy szczyt, który jest troszeczkę niżej, bez butli z tlenem. Był doktorem, miał swoją praktykę i testował mikrohydrynę na swoich pacjentach. I pacjenci mieli niesamowite efekty, więc stwierdził: dobra, zobaczymy, co się wydarzy, kiedy będę brał mikrohydrynę. I dzięki mikrohydrynie zdobył południowy szczyt. To najbardziej kluczowe odkrycie medycyny w porównaniu do wszystkich pozostałych w ciągu ostatnich 100 lat. Dzisiaj to, o czym ja będę mówił, jaka woda jest najzdrowsza, poświęcę temu maksymalną ilość czasu z wytłumaczeniem, dlaczego akurat taka woda jest najzdrowsza, oraz powiem o tych osobach, którym to zawdzięczamy, że w ogóle o tym wiemy. Bo one bardzo często są pomijane, natomiast one, że tak powiem, stanowią podwalinę tego wszystkiego, nie wolno o nich zapomnieć. Nie będziemy mówić tutaj za bardzo, dlaczego woda jest bardzo ważna. Ci z Państwa, którzy tutaj już bywali wcześniej, doskonale o tym wiedzą, aczkolwiek bardzo lekko przypomnimy temat w międzyczasie. Tak, woda. Pierwszy krok w koncepcji 4 kroków do zdrowia, ponieważ jesteśmy zbudowani z wody i ma to ogromne znaczenie. Twórczynią koncepcji 4 kroków do zdrowia jest dr Olga Butakowa, którą część z nas miała przyjemność poznać w Polsce osobiście, część tylko z wykładów. Jest to absolutny specjalista w swojej dziedzinie, ma tam praktycznie 15 specjalizacji medycznych i ona stworzyła ten system w taki sposób, jak dajmy na to, tworzy się przepis na ciasto. Jeżeli mamy przepis na ciasto i robimy dokładnie w tej kolejności, jak jest napisane, nie od końca, nie od środka, nie z boku, z takim dawkowaniem, no to mamy bardzo często ten efekt, jaki był zamierzony. Natomiast jeżeli coś kombinujemy, a zrobimy to na końcu, ale nie dodamy wody, a jajek też nie dodamy czy coś, no to często nam to ciasto nie wyjdzie. Więc stworzyła to, dr Olga stworzyła to w taki sposób, żeby to miało ręce i nogi, to działa, ta cała koncepcja działa na zasadzie synergii. Gdzie
Woda jest podstawą. Olga Butakowa znajduje się w środku, z prawej Alicja Rogińska, którą przy okazji bardzo gorąco pozdrawiam. No i z lewej jestem ja. I jakie są efekty tej koncepcji 4 kroków? Moje efekty były takie, że 14 dni podczas oczyszczania organizmu schudłem 7 kg, tak? 8 cm talii w pasie 7 cm. Kolejna osoba, Konstantyn. Kto był w ogóle na jesiennej fali w Warszawie? 420 osób, 24 kraje i niesamowite historie ludzi, którzy z tej koncepcji korzystają. To jest jedna z tych osób. Konstantyn, 15 kg mniej w 3 miesiące, nie mówiąc już o tym, jakich chorób się pozbył. Znak 6. Pani Wiktoria, 12 kg w 21 dni, tak? Czyli to te wszystkie osoby, które tutaj pokazuję, po prostu korzystały z całej tej koncepcji i wszystkie z nich ewidentnie korzystały na pewno z wody. Przemek, mój kolega z Gdańska, 25 kg w 3 miesiące i niedoczynność tarczycy, temat już nie istnieje, że tak powiem, jeżeli chodzi o Hashimoto, tak samo. Pani Swietlana, 32 kg w pół roku dzięki tej koncepcji, plus pozbycie się x ilości różnego rodzaju chorób. I pani Julia, 65 kg, całkowita zmiana życia w 2 lata. Pani Julia mieszka na 15 piętrze, więc wyobrażacie sobie, że wejść tam, jeżeli zachodziła taka konieczność, to był koszmar. Natomiast teraz swobodniej wchodzi już na 15 piętro. Tak więc efekty mamy tutaj spektakularne i daję je na sam początek po to, żeby obudzić Państwa wyobraźnię, o czym będziemy tutaj mówić. Nie jako teoretycy, ale jako też praktycy tego wszystkiego. Zwycięzca konkursu Zmień siebie w 3 miesiące. To, co osiągnął tutaj, to zrobił to w 3 miesiące Iwan Efremow, chyba Rosjanin. Tak? Rosjanin? Tak. Rosjanin. Czyli takie efekty też tutaj mamy. Ponieważ my nie zajmujemy się leczeniem chorób. My nie jesteśmy lekarzami. My rozumiemy, jak działa zdrowie. I wykorzystując tę informację w odpowiedni sposób, mamy określone efekty. Takie pytanie. Teraz można jeszcze się zgłaszać do konkursu Zmień siebie, który dalej trwa. Czy ktoś w ogóle zgłosił się? No halo. Takie narzędzia i w ogóle. Nie rozumiem, na co Państwo czekają. Ale będzie kolejna edycja, która wystartuje chyba za miesiąc. Bodajże. Do sprawdzenia. Małe przypomnienie, jak bardzo woda jest ważna dla naszego organizmu. 46 powodów picia wody, które wymienił dr Batman Glitch w swojej książce. Kto mi wymieni chociaż parę, no? Koralowce. Proszę wymienić parę powodów, dlaczego powinniśmy pić wodę. Gasi pragnienie. Nawadnia układ pokarmowy. Świetnie, gasi pragnienie. Nawadnia układ pokarmowy, dzięki czemu wytwarza się więcej soków żołądkowych. Leczy kaca. Leczy kaca. Tak jest. I najlepiej leczy, jak się pije trochę przed imprezą, w trakcie, najlepiej pod koniec i z rana. Tak. Co jeszcze? Można się pozbyć szybko bólu głowy. Tak jest. Pozbywamy się bólu głowy. Zwiększa koncentrację. Nawadnia od wewnątrz. Tak jest. Nawadnia od wewnątrz. To jest takie, wydaje się, dziwne, ale tak. Nawadnia od wewnątrz. Daje nawet i takie spektakularne możliwości. Tak, powodów, dlaczego powinniśmy pić wodę, jest naprawdę wiele. Opisał je dr B. Ja tylko lekko przypomnę. To działa z prostego względu, że jesteśmy zbudowani w około 70% z wody. Mały dzieciaczek przychodzi na świat, jest zbudowany 80-85%. Starsza, pomarszczona babunia odchodzi z tego świata 50%, 55%. Rozumiemy już między innymi skąd te zmarszczki na twarzy się biorą? Nienawodniony organizm, nienawodnione komórki. Jak jest co dostarcza tlen i składniki odżywcze w naszym organizmie? Krew. Krew, dokładnie. Z lewej, z prawej mamy krew, która jest dobrze nawodniona w organizmie, który jest dobrze nawodniony, czyli to wszystko pływa, funkcjonuje. Leukocyty mogą tutaj polować, robi wszystko co trzeba. A jak może układ odporność się wydzielać od tej osoby, która nie jest nawodniona i mózg wyciągnął z krwi trochę wody, żeby zaopatrzyć inne swoje organy? No nie działa to tak jak trzeba. Tak? Poza tym karetka, zgarniają kogoś z ulicy, dziwnie to brzmi, jak po prostu ktoś trafia do karetki, co tam robią? Solnie. Kroplówka. Bezpośrednio w żyłę, tak?
czyli woda z solami mineralnymi, tak, nawadnianie tego człowieka, maseczka, czyli tlen, ponieważ funkcją krwi jest dostarczanie tlenu i składników odżywczych, a żeby to się działo szybko, konkretnie, organizm musi być nawodniony. Co się dzieje dalej, gdy brakuje wody? No właśnie, organizm nie jest nawodniony, czyli z krwi robi się kisiel, tak? Więc pojawia się problem, żeby ta krew krążyła tak szybko, jak powinna. W związku z tym serce zaczyna szybciej bić. W związku z tym, skoro dajmy na to nadciśnienie. Dokładnie. Albo nie dociśnienie, bo już jest jak tlen. Tak też może być. No tam leci, może. W dwie strony. Nadciśnienie albo na odwrót. Bóle kręgosłupa. Tam też są takie poduszeczki, które w dużym stopniu składają się z wody. Jeżeli ich tam nie ma, no to jest w stanie nas zaboleć. Bóle głowy, tak? Jeżeli mamy taki problem jak ten pan z rana na kibelku, to znaczy, że mózg wyciągnął wodę z jelit, ponieważ rozumie, że to, co tam się znajduje, i tak już idzie, że tak powiem, na odstrzał, nie jest ta woda tam niezbędna, ale jest potrzebna pięciu najważniejszym organom, jakie mamy. Więc jedna z przyczyn, dlaczego tak się dzieje, to jest to. Poza tym taki mały slajd od doktora Batman Gelidża. Z prawej mamy, to jest membrana komórki. Przekrój przez membranę komórki. Czym jest membrana komórki dla komórki? Bariera. Mózgiem. Tak? Jak ten mózg ma działać, tak jak tutaj z lewej strony, kiedy jest taki pomarszczony i jak to w ogóle ma funkcjonować? No tutaj mamy ładnie nawodnioną membranę, czyli tutaj mamy w ogóle taki pas wodny, tutaj mamy dwie części hydrofobowe, czyli takie, które się tłuszczowe, które się nie rozpuszczają w wodzie i dzięki tym kamertonom, nazwijmy to, jest drganie, jest wibracja, przez to ta woda płynie tam, ona tam pływa, ona cały czas tam pływa i robi swoją robotę. Dlatego jest taka ładna skóra. Dlatego jest taka ładna skóra, tak. I teraz pytanie, jaka woda jest najzdroższa i skąd my to wiemy, że woda w ogóle jest ważna i która jest najdroższa? Ja się napiję w międzyczasie, tak na szybko. Tak? Więc doktor Batman Gelidż, w skrócie i pieszczotliwie nazywany doktorem Batmanem, bo się łatwo kojarzy, bo można łatwo zapamiętać. To jest osoba, która jakieś 20 parę lat temu, jak była rewolucja w Iranie, trafiła do więzienia i w związku z tym, że była w opozycji do tych, którzy tam właśnie przejmowali ten cały układ, nazwijmy to, miał być stracony po 3 latach. Ale co się stało? Jako że brakowało tam kadry w więzieniu lekarskiej, on był lekarzem, no to panie, pomóż nam z więzieniem. Pewne, i żeby było ciekawie, to było naprawdę bardzo stresowe miejsce, ponieważ co jakiś czas brano tych więźniów, stawiano pod ścianą i po prostu rozstrzeliwano. Czyli takie miejsce bardzo traumatyczne, bym powiedział, przez co więźniowie bardzo, ale to bardzo tam chorowali. Bo byli cały czas bardzo mocno zestresowani, że jutro może, że dzisiaj, jutro nie wiadomo kiedy, ich już tam po prostu nie będzie. I co jeszcze? Nie było leków. Nie mieli w tym więzieniu żadnych leków. Więc pierwszego dnia, jak zaczął pełnić tą funkcję, przenoszą mu więźnia, który od 4 miesięcy skarży się na straszne bóle w klatce piersiowej. Doktor B, bo tak też na niego mówią, doktor B nie wie, co ma zrobić. Jedyne, co ma, to wodę, szklankę wody. Człowieku, masz tu, napij się szklanki wody. Masz tu 2 szklanki wody. Co się okazało? Więzień się napił 2 szklanek wody. Po 8 minutach ból przeszedł. I żeby było jasne, przez 4 miesiące się z tym borykał. Bo to doktora bardzo zainteresowało i będąc tam, przez te 3 lata, które tam spędził, wyleczył ponad 3000 więźniów tylko i wyłącznie samą wodą. Bo nie miał niczego innego. I w związku, kiedy doszło do momentu, że ta cała rewolucja tam się skończyła, to było 4 miesiące przed momentem, żeby go w ogóle stamtąd zwolnić z tego więzienia. I go biorą, mówią, panie, nie jesteś pan złym człowiekiem, wypuszczamy cię. Ale on był wtedy w trakcie już badań nad wodą, bo wiedział, że to, co tutaj odkrywa, będzie bardzo kluczowe, nie oszukując się, mówiąc, dla ludzkości. I w związku, że on też nie był pewien, czy go nie zabiją kolejnego, czy tego samego dnia, napisał bardzo ciekawy artykuł, który dał swojemu współwięźniowi i powiedział, słuchaj, jeżeli mnie tutaj już jutro nie będzie, masz to przekazać, gdzie masz przekazać i mają badać ten temat, bo to jest mega ważne. Ale 4 miesiące przed, oni zwalniamy pana, natomiast on na to, ja jeszcze nie skończyłem. Ja tu jeszcze posiedzę sobie w więzieniu przez te 4 miesiące, tak? I skończę to, co zacząłem, czyli badania nad tematem wody. Cóż za poświęcenie.
I on później tam pojechał do Stanów, badał to, udowadniał klinicznie i stwierdził coś takiego. Zmarnowaliśmy 100 lat, by teraz na końcu XX wieku zacząć rozumieć to, że odwodnienie organizmu manifestuje się na tyle sposobów, ile współczesna medycyna wynalazła stanów chorobowych. Mocne stwierdzenie, co? Na tyle sposobów, ile współczesna medycyna wynalazła stanów chorobowych. Tak powiedział dr B. I mam nadzieję, że podążając dzisiaj za moim takim rozumowaniem, państwo, ci, którzy są tutaj dzisiaj nowi, też zaczną to po części rozumieć. Dlaczego tak jest? Ale dlaczego w ogóle tak późno się o tym dowiedzenia? Mamy już XXI wiek, a on co powiedział, że pod koniec XX straciliśmy 100 lat. O co chodzi? Otóż na początku XX wieku pewien Francuz, Maurice Schiff się nazywał, stwierdził, pragnienie to jest takie bardzo ogólne uczucie i warto byłoby to zgłębić, dowiedzieć się, co za tym tak naprawdę stoi. No ale wtedy ten pan, chcąc, nie chcąc, nie wiadomo, ale o bardzo mocnych wpływach, dr Walter Bradford Cannon stwierdził, nie, to nie ma co zgłębiać, tak? Jeżeli chcecie się bić, czyli masz tak zwany efekt suchej gęby, bo tak to dokładnie określił, to jesteś odwodniony i trzeba po prostu zupełnić płynę, to wszystko. No i co? I cała historia ludzkości, czyli ostatnie 100 lat, zostało, tak jak dr Bachman stwierdził, zmarnowane. Ponieważ nie przyglądano się w ogóle w tej kwestii, a się okazało, że była bardzo kluczowa. Ale na szczęście nie wszyscy się tym przejęli, ponieważ był taki gość, nazywał się Henri Colenda i on interesował się tematem wody całe życie. W 1911 roku znalazł 5 miejsc na świecie, gdzie ludzie żyją wyjątkowo długo, jak na tamte czasy, dożywając spokojnie do 100, 110, 120 lat bez chorób. Plemię Wilkabamba, Wilkabama, Andy, Abchazja i Hunzowie. Znalazł te miejsca i on był w ogóle takim specjalistą od tematów wody, że on był w stanie wziąć próbkę wody z dowolnego miejsca na świecie, bo wtedy nie było hipermarketów, ludzie się odżywiali tym, co rosło lokalnie, tak? I stwierdzić z dokładnością do 5 lat, jaka będzie średnia długość życia tam, tylko i wyłącznie na podstawie próbki wody stamtąd wziętej. Jesteś tym, co pijesz. On właśnie tak uważał, ponieważ on uważał, że woda jest najważniejszym składnikiem odżywczym dla naszego organizmu, właśnie z tego względu, że jesteśmy zbudowani w około 70% z wody. I ona do wszystkiego była bardzo ważna. Swoją drogą, twórcą dynamiki płynów, ma około 300 patentów z tym tematem związanych, ale żeby było jeszcze ciekawiej, był pionierem lotnictwa. I to nie byle jak. Bo tak jak bracia Wright wzniesie się w powietrze, proszę mi pomóc, który to był, 1908? Nie? W 1908, to ten gość w 1909 czy 1910 już wybudował pierwszy samolot odrzutowy i mało tego, tym pierwszym samolotem odrzutowym już odbył swoją pierwszą podróż. Podróż to może zbyt duże stwierdzenie, bo to działo się, no to jest taka ciekawa anegdotka, na szybko powiem, bo dostał się na takie zlecie, że po prostu grzebał przy swoim samolocie, coś tam robił, a ten mu zaczyna startować. Silnik się włączył, samolot zaczyna startować. No to on spanikowany wskoczył jakoś do kabiny, zanim tam się odwrócił, przymierzył i w ogóle dopasował do siedzenia, samolot już był w powietrzu, a że nie wiedział za bardzo, jak się tym ląduje, bo to, tak powiem, no, pierwszy raz mu się zdarzyło i w ogóle silnik mu się jeszcze zapalił do tego, to wylądował w pobliskiej szopie. Ale efekt Coendy do dzisiaj na politechnikach zgłębiają i bez rzeczy z tym związanych samoloty w obecnych czasach by w ogóle nie latały. Tak więc tak wyprzedzał chłopak swoją epokę. I co tutaj się dzieje? Mamy tutaj kolejnego osobnika. A ten pan tutaj to jest właśnie Henri Colenda. Patrick Flanagan, zwany następcą Tesli, nie przez przypadek, bo w wieku 8 lat zbudował coś, co się nazywa Tesla Coil. Jeżeli jest państwu znana historia Tesli, a jeżeli nie jest, to warto ją naprawdę zgłębić. To był absolutny geniusz w swoim czasie, który wyprzedzał myślenie po prostu wszystko. Gdyby nie Edison, u którego by pracował, no niezbyt ładnie go potraktował, to byśmy mieli wolną energię już od ponad 100 lat temu. No ale tak się nie stało. Patrick Flanagan jest bardzo ciekawym osobnikiem i powiem państwu też, skąd się w ogóle wzięła jego motywacja do tego, żeby robić coś ze swoim życiem, bo to też jest super ciekawa historia. Otóż był absolutnym geniuszem, ale to się nie stało przez przypadek. W wieku 8 lat cały czas śnił mu się jeden sen. Koszmar. Że leci samolotem przez Pacyfik,
silnik nie działa, ląduje, tak, no i nie wie co tu zrobić, jakieś światło na horyzoncie, w ogóle pojawia się statek kosmiczny, z którego wychodzą ludzie i oni, uwaga, to był 1952 rok. I oni mają ze sobą takiego laptopa, o, takiego mniej więcej jak ten tutaj, i taki hełm, jak się ma, no kask taki na motor, w środku zasadzany diodami. I oni mu to zakładają na głowę, patrzą w ten komputer, co robicie? No, mierzymy tutaj twoją wiedzę i twój ilość inteligencji, bo jeżeli nie będzie spełniał naszych standardowych wymogów, to zabijemy ciebie i w ogóle wszystkim na tej planecie. I ten sen śnił mu się co noc pod warunkiem, nie śnił mu się tylko w jednym wypadku, jak zakuwał, jak się uczył fizyki, chemii, psychologii, tak? To mu się to wtedy nie śniło, więc niespecjalnie miał wyjścia i szkoda, że ja nie miałem czegoś takiego w podstawówce. I co się stało? W wieku 11 lat, akurat czytał o bombach atomowych, bo to był 1950 tam któryś, czytał o bombach atomowych, pociskach międzykontynentalnych i w szkole do niego, jako że mam trochę więcej czasu, to powiem, i w szkole do niego nauczyciele mówią, wiesz co, jest teraz taki konkurs, Science Fair się nazywa, zgłoś się, coś tam zrób, coś tam wygrasz, będzie ciekawie. No to co on zrobił? On zrobił w domu swoich rodziców taki mały, podręczny detektor wybuchów, bomb atomowych, który był w stanie wskazać je z dokładnością co do 3 km, kiedy i gdzie to się działo. Zgarnął wszystkie nagrody na tym konkursie i 3 dni później siedzi w szkole i przez interkom dyrektor Patrick Flanagan, proszony do pokoju nauczycielskiego, Pentagon na linii. Tak, na linii generał pięciogwiazdkowy i skąd wiedziałeś o naszych wszystkich próbach atomowych? No to wiadomo, co się stało. Zarekwirowali sprzęt, zagrozili, że jeżeli to znowu stworzy, to zabiją jego, wszystkich, jego rodziców. No, czasy zimnej wojny, tak? W wieku 13 lat stworzył coś, co się nazywa neurofonem i ludziom pozwalało słyszeć, tak jak delfinom, ultradźwięki. Osoby, które nie słyszały, były w stanie słyszeć dźwięk w swoim mózgu bezpośrednio. No, ale co się stało? Potem jak magazyn Times o tym puścił informację i następnego dnia wszystkie gazety w kraju o tym puściły też informację, że taki młodzian tutaj takie rzeczy wyczynia. Znowu Pentagon się do niego odezwał i znowu mu zarekwirował to urządzenie. No i tak się zaczęła jego współpraca właśnie z NASA, z CIA, z think tankami. Robi naprawdę niesamowite rzeczy i ten facet jest absolutnie genialną skarbnicą wiedzy i bardzo polecam sobie go posłuchać na YouTubie. Ale rozgadamy się troszeczkę. Wracamy tutaj. Patryk ma 17 lat, poznaje Emery'ego Coenda na jego 80. któryś tam urodzinach i się pyta, jak to się dzieje, że jesteś w takiej dobrej formie? Ja też chcę być w takiej formie, kiedy będę w twoim wieku. A Emery Coenda na niego powiedział, jak będziesz w moim wieku, to sobie porozmawiamy na ten temat. Takie zdziwienie. No i co się stało? I Emery Coenda przekazał mu wiedzę całego swojego życia. Wszystko, co się dowiedział o wodzie, właśnie przekazał Patrykowi i Patryk jego badania później też prowadził przez całe swoje życie. Ale miał to efekt finalny. Odtworzył wodę, która znajduje się u Hunzów, odtworzył tamtą wodę w warunkach laboratoryjnych i co więcej, my mamy taką wodę, możemy z niej korzystać, możemy ją pić. Ale co to znaczy? Wytłumaczę za moment. Więc właśnie tych dwóch gości udowodniło, pokazało, jakie woda powinna mieć parametry, żeby była dla zdrowia możliwie najlepsza. I co to nam wchodzi? Co to mam za parametry? Odpowiednie pH, czyli równowaga kwasowo-zasadowa. Czysta woda jest neutralna, pH 7, tak? Ale nie ma jeszcze czystej wody na tym świecie. Zniszczyliśmy już praktycznie wszystkie zbiorniki wodne, jakie tylko istniały. Istnieją. I co się dzieje, jeżeli pijemy coś, co jest kwaśne? Jeżeli pijemy kawę i herbatę, która jest tylko ma pH 6, czyli nie jest aż tak bardzo kwaśna, tak? I może jeszcze wytłumaczę te cyferki tutaj. Między 7 a 6 różnica jest 10-krotna, jak Richter, tak? Jak trzęsienie ziemi, skala logarytmiczna. Czyli jeżeli pijemy kawę i herbatę, zakwaszamy się 10 razy bardziej, jakbyśmy pili zwykłą wodę. Kiedy pijemy kawę, herbatę z cukrem, zakwaszamy się 100 razy bardziej, jakbyśmy wypili taką samą ilość dzięki wodzie. I kiedy pijemy wodę mineralną smakową, soki w kartonie, uwaga, zakwaszamy się 10 tysięcy razy bardziej, jakbyśmy wypili tą samą ilość w wodzie. Niech woda gazowana, napoje gazowane, pH 2, 100 tysięcy razy bardziej niż woda. W pH 2 nawet bakteria już nie żyje. Informacje cały czas wypływają coraz mocniej na świat, że napoje gazowane
które tak bardzo lubimy, mają bardzo ciekawe, fajne smaki, są jedną z przyczyn właśnie tego, że tak choroby się pojawiają już u młodych osobników. Teraz, co mamy w drugą stronę? W drugą stronę na przykład mamy wodę koralową, o której będę mówił za chwilę, ma pH 8, warzywa, owoce, oczywiście nie wszystkie, to jest mocne, bardzo mocne uogólnienie, tak? pH około 9, czyli nas uzasadawia nasze środowisko, tak? Soda oczyszczona ma pH 10, mikrohydryna też. No i w ogóle pytanie, co z tego wynika? Jak wiemy, zakwaszenie organizmu jest przyczyną bardzo różnych chorób. Ale dlaczego tak miałoby się dziać? Otóż dlaczego? Dlatego, że krew tętnicza ma pH powyżej 7. Żylna, limfa, międzykomórkowy płyn wewnątrzstawowy również ma pH około 7. Więc jeżeli wlewamy tego w siebie, co nas zakwasza, zbyt dużo, mamy systemy buforowe w organizmie, które to zwalczą, ale te systemy buforowe w pewnym momencie się kończą. Mamy tylko trzy kwaśne miejsca. Skóra, kwas żołądkowy i mocz. I tak ma zostać, tak? To jest równowaga kwasowo-zasadowa. No ale dobra, okej, ale wypiłem Pepsi i nie zabiło mnie. A dlaczego? Jak rolnik ma, jak jest ziemia, gleba kwaśna, to co rolnik robi? Sypie wapnem. Wapń, magnez, sód, potas. To są jedne z naszych buforów zasadowych, które zneutralizują to. Gdzie jest główna składnica wapnia w organizmie? W kościach, tak. I co się... Okej, przeskoczę tutaj. I co się staje? Tak wygląda zdrowa kość, a tak wygląda kość. Co ciekawe, to zdjęcie na dnie jest zrobione... To już jest kość osteoporozowa, tak? Osteoporozowa. To zdjęcie nie zrobiono 60-letniej osoby, ani od 40, ani od 30. To jest zdjęcie 15-30-letniego dzieciaka. Po wyjściu z maka. Po wyjściu skąd? Z maka. Po wyjściu z maka. No nie dzieje się tak szybko, od razu, ale my te bufory tutaj mamy, tak? Ale my się ciągle pozbywamy, żeby odkwasić nasz organizm. Przypomnijmy to. Nasza krew ma taki pH, a my pijemy coś, co ma pH 2, więc mentalnie chcemy popełnić samobójstwo, ale nasz organizm na tyle inteligentny i dostosowany do tego rodzaju kryzysowych sytuacji, kiedy właściciel nie kuma, jak o niego dbać, że właśnie wyciąga wapń, magnez, lód, potas, kości. Mówi się, że kawa wypłukuje magnez. No nie do końca wypłukuje, tylko powoduje to, że on wychodzi z kości, żeby odkwasić organizm, tak? I ten parametr u niektórych też pH powoduje takie zmartwienie, ale kwas żołądkowy jest kwaśny, a co będzie, jak ja będę pił wodę, która ma pH powyżej 7? Przecież wiadomo, że żołądek trzeba zakwaszać, a przecież ona przepływa przez żołądek. No właśnie, przepływa. I dlatego wodę pijemy na pusty żołądek. Bo kiedy żołądek jest pusty, tak, to ta woda po prostu przepłynie, 20 minut później jest w komórkach. Więc możemy taką wodę pić i tak robiliśmy całe wieki, tysiące lat i nikt takie tego rodzaju pytań nie zadawał. Pijmy wodę o odpowiednim pH. Ale dlaczego? Metabolizm nowotworów w 1931 rok Otto Warburg udowadnia, że gdyby pozbawić komórkę tlenu o 35%, to w ciągu 2 dni może się zamienić w komórkę nowotworową. I tak, i to się w naszym organizmie dzieje cały czas, non stop, bez przerwy. Ale jeżeli mamy silny układ immunologiczny, no to on wychwytuje tą komórkę i sprawa załatwiona. Ale jeżeli nie mamy tych buforów, jeżeli tego tlenu jest ciągle mało, bo nie jesteśmy odpowiednio nawodnieni, no to ono bardzo nie przykro. No. I komórki nowotworowe przestają się rozmnażać w środowisku o pH 7,1, przestają się rozmnażać, a o pH 7,4 umierają. Dlaczego? Bo to nie jest ich środowisko. To są komórki beztlenowe, tak? A my co potrzebujemy? Potrzebujemy tlenu? Pewnie. Przydaje się. Parę minut bez tlenu? Może się źle skończyć. Dokładnie. Tak więc rozumiemy już, dlaczego pH jest ważne? Cieszy mnie to. Ale teraz bardzo ciekawa informacja. Naszą Academy of Sciences udowodniło w trakcie badań na szczurach, że niektóre receptory, które znajdują się w mózgu, a dokładnie te, które są odpowiedzialne za napady paniki, lęku, depresji, odpalają się tylko przy niskim pH, przy kwaśnym pH. Tak? Znaczy, ja nie mówię, że pH gdzieś tam mamy w mózgu pH gdzieś tam 2 czy coś, wystarczy, że zejdzie poniżej 7. I teraz takie pytanie, bo tutaj sporo koralowców, niech ktoś mi powie, czy od momentu, kiedy zaczął pić wodę koralową, czy mikrohydrynę, czy H500, czy wodę zasadową, tak? To czy jakoś nie jest bardziej
rozluźnione, że tak powiem? Zdecydowanie tak. Tak. Oczywiście. Dokładnie. Ja to zauważyłem na tu siebie. Ja zawsze byłem, że tak powiem, żeby nie zabrzmiał dziwnie, luźny. Ale teraz jest mi naprawdę o wiele łatwiej wejść w ten stan. Ten stan stał się moją codziennością w pewnym sensie. I woda odegrała w tym rolę, nie mówię, że jako jedyna, ale odegrała w tym swoją ważną rolę. Uwaga! Niezliczne nazwy chorób nie mają znaczenia. To, co ma znaczenie, to fakt, że one wszystkie, Theodore Brody to mówi, podkreśla, że one wszystkie mają te same przyczyny. Za dużo kwasu albo toksyn w organizmie. Czyli za mało tlenu. Jak jest za mało tlenu, czyli jest kwaśno, pojawiają się pasożyty, o których będzie tam troszeczkę później. Bo to jest drugi krok, oczyścić. Tak? Bo one są beztlenowe, one się w pH między 6 a 7 najlepiej rozmnażają się w pasożyty. I akurat te, które są dla nas bardzo niekorzystne. Bo są też takie, które rozwijają się w środowisku alkalicznym. Ale się okazuje, że one są dla nas, nie są dla nas aż tak niekorzystne. Wszystkie mają te same przyczyny. Za dużo kwasu w organizmie. A teraz przechodzimy do drugiej kwestii. Jerzy Zięba w swojej książce napisał: wielu naukowców uważa, że każda choroba jest wynikiem działania wolnych rodników. Kto wie, co to są wolne rodniki? Nie wierzę. Nie wierzę. Okej, okay. To jestem już w stanie uwierzyć. Już tłumaczę. No, ale zanim wytłumaczę, to powiem, co robią. Wolne rodniki mają wpływ na powstawanie następujących chorób. Nowotwory, cukrzyca, łuszczyca, reumatoidalne zapalenie stawów, Alzheimer, naciśnienie, choroba niedokrwienia serca, arteriosklerozy. To jest to, co udowodniono. Czyli jest tego dużo. I czym generalnie jest wolny rodnik? Wolny rodnik to jest molekuła, o, ta tutaj, która jest niezrównoważona. Co to znaczy? Że ma tutaj jeden elektron, ale nie ma tutaj drugiego dla równowagi. Więc taki wolny rodnik w naszym organizmie zabiera elektron komuś innemu, przez co sam staje się szczęśliwą, radosną molekułką, natomiast ten tutaj tworzy się, zostaje właśnie wolnym rodnikiem. I to jest reakcja łańcuchowa. I to jest reakcja łańcuchowa, tak? I jest to, co walczy z wolnymi rodnikami. Ktoś słyszał kiedyś coś o antyoksydantach? No, proszę, uczestniczcie, bo może tak. Dziękuję. One walczą z wolnymi rodnikami i robią to na różnych zasadach. Najbardziej popularna zasada jest taka, że antyoksydant ma na zbyciu. Ma dużo tych elektronów. Proszę, dzieli się z wolnym rodnikiem, on jest zrównoważony, antyoksydant dalej jest antyoksydantem, bo jeszcze ma cały zapas. I co się okazuje? Okazuje się, że wolne rodniki są przyczyną, według wielu naukowców, jak zostało to powiedziane, prawie wszystkich chorób. I co my w związku z tym możemy zrobić? O, tutaj to jest, słabo to widać, ale to jest krew bardzo bliskiej mi osoby. I tutaj widzimy na przykład uszkodzenia wolnorodników. To na środku, to nie wiem, co to jest, ale to, co widzimy tutaj, te postrzępione komórki, tak? O, takie jakby były wybuchy tam, albo nadgryzione takie. No słabo to widać, no bo niestety przykro mi. Ale to jest właśnie działanie wolnych rodników. One bardzo mocno niszczą na komórki. Co więcej, ta osoba pali nie dalej, od 40 tam co najmniej 5 lat. I jej krew po pobraniu z palca umarła generalnie po 3-4 minutach. Kiedy zdrowemu człowiekowi, jak się pobiera krew, to przez jeszcze jakieś 20 minut, czasami 30, u niektórych nawet do godziny tam się coś dzieje. Więc wolne rodniki robią gigantyczną krzywdę. I teraz dochodzimy do drugiego parametru. Co my chcemy pić w wodzie? Czy my w wodzie chcemy pić wolne rodniki, czy chcemy pić antyoksydanty? Antyoksydanty. Proste. I to się mierzy. Tu nie ma komplikacji. Jest skala powyżej, wolne rodniki, poniżej. Te zera to są wolne elektrony, czyli to co antyoksydant daje wolnym rodnikowi, tak? To, co jest poniżej zera, to są antyoksydanty. To się mierzy przyrządem, nazywa się ORP albo redox metr. I to pokazuje. No i coś okazuje. Chlorowana woda wodociągowa, mocno chlorowana, ma plus 500. Tak? Mnóstwo wolnych rodników. Kola ocet plus 400. Mnóstwo wolnych rodników. Wysokogórska woda butelkowa plus 300. Mnóstwo wolnych rodników, bo to też jest skala logarytmiczna, tak? Soki z kartonów, nieśmiertelne, plus 200, tak? Idziemy dalej. Czarna herbata, kawa, zalana wodą z kranu,
która w sobie posiada mnóstwo wolnych rodników, nieważne jak ta kawa była, bo niektóre kawy są antyoksydantami, niektóre herbaty też, ale jeżeli zalejemy to wodą chlorowaną, albo no taką, w Krakowie jest plus 250, nie plus 500, w Gdańsku też. Jeżeli to zalejemy taką wodą, to nieważne jaka ta kawa czy herbata miała właściwości antyoksydacyjne, już nie ma żadnych. I pijemy do tego mnóstwo wolnych rodników. I jak tak schodzimy w dół, okazuje się, że witamina C na przykład wcale aż tak dużo tych wolnych elektronów nie ma, bo się okazuje, że zaledwie co? Tutaj mamy cyfry, tak? 10 milionów wolnych elektronów. To jest nic. To jest zero. My potrzebujemy minimum miliard, a nawet bilion, trylion wolnych elektronów. I co tutaj mamy? Świeży sok organiczny, minus 100. Antyoksydanty. Całkiem fajnie, całkiem dużo. Tylko to trzeba uwaga, bo jak się go wyciśnie, no to na pewno Państwo zauważyli, że on traci kolor, prawda? Długo? Ile dni? Utlenia się szybko. Od razu. Pół dnia. Dokładnie, bo to jest reakcja, inaczej powiedziawszy, utleniająco, czyli oksydująca, tak, redukcyjna, technicznie patrząc. Więc ten świeży sok ma minus 100 w momencie wyciśnięcia, ale 2 minuty później już nie ma minus 100, już ma minus na przykład 90. 3 minuty później ma minus 80, 4 minuty później i tak w ciągu 10 minut dojdziemy generalnie do takiego poziomu, że już nie będzie tam żadnych antyoksydantów. Dalej, woda ze źródeł Abchazji i Hunzy, te miejsca, które znalazł Kołęda w 1911 roku. Minus 300. Uwaga, dobra, nie wiem jaka to jest liczba. 1000, milion, miliard, co jest po miliardzie? Trylion? Bilion? 100 bilionów wolnych elektronów, no, robi się fajnie. H500 minus 500, tak? No to są już autentycznie fantastyczne rzeczy. I co wtedy? Nasz organizm, bo żyjemy w toksycznym środowisku, my teraz te wolne rodniki nawet wdychamy. Mamy je w jedzeniu, mamy je w wodzie, wdychamy je. No przykro mi, tak zorganizowaliśmy tą planetę, że tak mamy. No to trzeba się przed tym bronić. I woda może nam w tym pomóc. Kolejna kwestia, napięcie powierzchniowe. Na pewno kiedyś Państwo widzieli, jak komar czy jakieś inne dziwne coś unosi się na powierzchni wody. Topik. Albo coś tam jeszcze innego. Widzieli Państwo kiedyś coś takiego? Ej, a gdybyśmy wzięli tak szpilkę tutaj i przebili tą powierzchnię, to od razu idzie na dół. Ja nie mówię, że tak się powinno, ale co to jest? To jest napięcie powierzchniowe. U góry, u góry, że tak powiem, jest większe, niżej jest mniejsze. I jakie ma to znaczenie? Im wyższe napięcie, tym mniejsza rozpuszczalność. Tak? I co nas to interesuje? Interesuje nas to, bo nasza krew ma 43 dyn na centymetr sześcienny. To jest niskie napięcie powierzchniowe, czyli duża rozpuszczalność. Za funkcja krwi dostarczać składniki odżywcze i tlen, więc musi się rozpuścić, więc rozpuszczalność krwi jest niezła, dlatego ma 43 dyn na centymetr. Natomiast to, co pijemy w kranie w butelkach, ma co najmniej minimum 80, 70, 80, przez co składniki odżywcze, tlen się o wiele, wiele gorzej w tym rozpuszczają. I jeżeli w naszym organizmie będziemy w stanie obniżyć tą przestrzeń międzykomórkową, tą przestrzeń wewnątrzkomórkową do niższego parametru, a robimy to dzięki odpowiedniej jakości wody, wszystkie składniki odżywcze o wiele szybciej trafiają gdzie trzeba. To jest absolutna bomba. Rewelacja. Bo jak krew, jak się skaleczymy, kapnie krew, rozleje się, tak? Natomiast o poranku widzieliśmy na listkach coś takiego. To jest duże napięcie powierzchniowe. Czyli jaki morał? Duże napięcie powierzchniowe, potrzeba dużo siły do tego, jest duży opór, inaczej, duże napięcie powierzchniowe, czyli duży opór. My nie chcemy, żeby tutaj był duży opór, my chcemy, żeby to wszystko ładnie, pięknie wszystko płynęło, tak? Ma to bardzo duże znaczenie. Sam ten parametr, zmieniając tylko ten parametr, potrafimy przyspieszyć dostarczanie składników odżywczych i tlenu naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. I teraz czwarty parametr, który jest dla niektórych nie do przyjęcia i bardzo, bardzo kontrowersyjny. Więc zacznę od czegoś takiego. Jak Państwo sobie wpiszą na YouTubie eksperyment Emoto Masaru, znajdą Państwo mnóstwo, bo mnóstwo ludzi na świecie robiło już to, taki eksperyment właśnie ze słoikami. Co jest w tych słoikach? W tych słoikach jest ryż, woda i są na nich nalepki. Bo co się okazuje? Okazuje się, że woda, uwaga, że woda potrafi rejestrować informacje. Że w jakimś stopniu woda ma pamięć. I co się dzieje? Po jakimś czasie w
w tym kubku, gdzie było naklejone słowo miłość, zaczyna coś tam rosnąć, robi się zielono, kwitnie. W tym kubeczku, gdzie było napisane nienawiść, pojawia się pleśń, zaczyna to śmierdzieć. W innym kubeczku, gdzie było jeszcze coś innego napisane, też się robi nieciekawie. Bardzo polecam to sprawdzić, bo to bardzo mocno otwiera oczy. Dlaczego? Ponieważ składamy się w 70% z wody. I jest pewien niesamowity gość, który to udowodnił. Doktor Emoto Masaru, którego niestety od roku już nie ma z nami, udowodnił to, że dla mnie udowodnił to, że wszystko generalnie jest energią. Że woda... Eksperyment jego polegał na tym, że brał wodę i w odpowiedni sposób, pod odpowiedni mikrofon, przy odpowiednich, nazwijmy to, przy odpowiednich warunkach, ta woda strukturyzowała się i tworzyła tego rodzaju takie śnieżynki. Z chemicznego punktu widzenia, to na przykład jak mamy wapń w środku, tak, tutaj molekuły tlenu dookoła, tak to wygląda. Ale on to pokazał pod mikroskopem. On to po prostu pokazał. I co robił? Puszczał tej wodzie, zanim ją wsadził pod mikrofon, na przykład muzykę. I kiedy puszczał Ave Maria, to się formowała bardzo ładna heksagonalna śnieżynka. Kiedy puszczał heavy metal, ku mojemu wielkiemu smutkowi, robiło się takie bohomaze i takie w ogóle nie wiadomo co. Tak z lewej strony wygląda woda, którą pozostawiona na słońcu, udziała na energię słoneczną, a tak wygląda woda, na którą działa telefonem komórkowym. Co my robimy ze swoją wodą, jeżeli my rozmawiamy przez telefon, a nie mamy czegoś, co się na przykład nazywa neutronik, który zmienia te pole elektromagnetyczne i to już tak nie wygląda. Uwaga, woda z Antarktydy, z lodu, a tu źródło lód. Co się okazuje? Nasz organizm wodę strukturalną o wiele szybciej, prościej, łatwiej wchłania do komórek. Jeżeli nie dostarczamy wody strukturalnej, to może być tak, że nawodnienie naszego organizmu, mierzymy sobie, wynosi 51%, załóżmy, i pijemy tą wodę, pijemy 3 litry, 4 litry, 5 litrów dziennie, a tu się nagle okazuje, że zamiast 52 mamy 50. Ponieważ ona się nie wchłania. Struktura wody działa na takiej zasadzie, że potrzebujemy struktury właśnie heksagonalnej albo ośmiokątnej, wody o takiej strukturze, bo ona najprościej jest przyjmowana do naszych komórek oraz do naszego mózgu. Dalej, dziękuję. Tak? Jesteś głupi. Woda z kranu. No, woda w momencie, jak płynie przez te wszystkie rury, to nawet jeżeli pierwotnie ma jakąś strukturę, a uwaga, ma strukturę w Nowym Jorku, ponieważ tam woda jest trzymana, nie pamiętam, ale te baniaki, które znajdują się pod miastem, są z jakiegoś drewna, nie pamiętam jakiego, ale kiedy ona przypłynie przez, o, takie różne dziwne rzeczy, no to struktura się rozpada, no, po prostu. I tak wygląda woda w kranie, a tak wygląda woda, do której dodano sproszkowanego korala, o którym jeszcze tam za chwilę to nieco wspomnę. A teraz coś, co mnie kompletnie już zdziwiło. Tak wygląda z lewej woda, na którą dał napis Hitler, a tak wygląda Matka Teresa. Skąd ona to wie? Ktoś ma jakąś teorię? Eksperymentator oddziaływuje. Słucham? Myśli eksperymentatora oddziaływują. Tego, który nakleja. Dlatego później robiono tak, że maszyny nakleja. Nie brał w tym udziału. No właśnie. Dla mnie to jest po prostu informacja, że wszystko jest połączone, w skrócie powiedziawszy, a Emoto pokazał, że nasze myśli w jakimś stopniu kształtują na poziomie molekularnym rzeczywistość. I jeżeli myślimy o kimś ciepło, myślimy o kimś przyjaźnie, tak, i lubimy tą daną osobę, no to na kogo my najpierw działamy? Na czyj organizm? Na swój. Prosty wniosek. A jeżeli kogoś nie lubimy, psioszymy i w ogóle, to na kogo, na komu robimy sobie większą krzywdę? Jemu czy sobie? Był też w sumie eksperyment, który de facto już stricte badał oddziaływanie ludzkich myśli na rzeczywistość i no i wszystko się potwierdziło i to jest 100% prawda. Świetna informacja. A czy jest pan, pamięta pan jakiś detale, kto, co, gdzie? Znaczy, nie pamiętam nazwy, ale eksperyment polegał na tym, że zrzucano piłeczki, coś takiego, ale jak wylosowanie do lotka. Aha. I te piłeczki miały rozkład normalny. No bo tak rzeczywiście działa w statystyce, tak? I potem brano ludzi i mówiono im tak, słuchaj, skup się i myśl teraz tak, aby piłeczki spadały na lewą stronę. I więcej piłeczek spadało na lewą stronę.
Potem mówili, słuchaj, skup się i zrób tak, żeby pieszki spadały na prawą stronę. Więc pieszek spadał na prawą stronę. No i to jest był taki, który... Muszę to koniecznie znaleźć, bardzo dziękuję za tę informację. Ja nie pamiętam, ale oglądałem już taki cały dokument. A to jest świetna informacja, bo to pokazuje nam, że to, jak my myślimy, autentycznie wpływa na, przede wszystkim na nasze życie, bo strukturyzujemy siebie, ale też właśnie na świat dookoła. Więc morał z tego jest taki, że warto być przyjaźnie nastawionym, kochającym człowiekiem, bo miłość jednak okazuje się jest wielką siłą. I w praktyce się to pokazuje pod mikroskopem. Emoto Masaru to pokazał. A jeżeli ktokolwiek ma jakiekolwiek wątpliwości do tego, co ja tutaj w ogóle dziwnego mówię o tym, o tej strukturze, to ja teraz to Państwu pokażę. Jak to się tworzy pod mikroskopem? Mozart. A, pojrzał. O, nie, nie działa. Proszę o chwilkę, czytajcie w miłości. Mozart. Mozart. Artyści żyją wiecznie. Dobra, zrobimy inaczej. Nie, Państwo muszą to zobaczyć, więc będziemy siedzieć, aż to wiem. Nie no, żartuję, ale już... Szok. Prawo, w lewo. Normalnie. O, dobra, ruszyło, świetnie. O, proszę. Przyspieszę to troszkę. Głośność, etykietka narzędzia, poziom głośności. Proszę, tak to rośnie pod mikroskopem, kiedy puszczą Mozarta. Szkoda, że nie da się głośniej. Zwiększ głośność, etykietka narzędzia, poziom głośności. To jest zwykła kropla wody pod mikroskopem, odpowiednio. Puszczą Mozarta. Beethoven. I proszę zobaczyć, że gdy się strukturyzuje, to ma zawsze heksagonalne kształty. Takie, które przyjmuje nasza komórka. Zrelaksowanie. Misy tybetańskie. Byłem. A inna muzyka powoduje, że... Rośnie napięcie. Rośnie napięcie. Zresztą w kryminałach też to widać i słychać. To pani głośno mówi, a nie słychać muzyki. No, szkoda. Nie patrz. No, ale z tyłu nie słyszę. Trzeba więcej wody pić. No i takie rzeczy się dzieją. Więc dla niektórych jest to. Nie chcą zaakceptować tego faktu, ale ja uważam, że nie ma specjalnie tutaj z czym dyskutować. No, jest jak jest, akceptujemy i wykorzystujemy na własną korzyść. Przynajmniej tak robimy inteligentnie. Okej, tego jest jeszcze tutaj dużo, ale myślę, że. To nie to. Posłuchajmy. Nie, zrelaksujmy się. Więc myślę, że Państwo widzieli to teraz na własne oczy. Ten filmik też się znajduje na YouTubie. Nazywa się Dr. Emoto Masaru, Crystals, Full Dokumentary. Tak.
I full documentary, proszę sobie zapisać i sobie rzucić okiem później. Więc jest struktura, ma znaczenie, ma dla nas. I teraz uwaga, kiedy mamy zwykłą szklankę wody i wlewamy, kiedy mamy zwykłą szklankę i wlewamy do niej wodę, to się różnie dzieje. Mamy czasami, nie zawsze powstaje, nie zawsze powstaje molekuła HVO, tak? Mamy wolny tlen, mamy wolny wodór, tutaj dwa wodory się połączyły, H2O się trafi i nas interesuje to oraz to. Więc kiedy pijemy właśnie taką sześciokątną, heksagonalną, jak na tych filmikach, nasz organizm to fantastycznie przyjmuje i się dzieją naprawdę bardzo ciekawe rzeczy. Bo jak Państwo na pewno słyszeli o źródle z Lourdes we Francji, co nieco. Ludzie tam jadą i oczekują uzdrowienia, gdy piją tą wodę. I tutaj pojawiają się dwa aspekty. Pierwszy, woda ma tak wygląda, ona pod mikroskopem, czyli ona nie jest jakieś tam, znaczy działa, ale jeżeli w to uwierzymy mocno, tak, to działa jeszcze lepiej. Czemu by tego nie wykorzystać? Więc struktura ma znaczenie. Czas na seans też było. Ok, teraz smutna część, czystość wody. Uwaga, nie jest dobrze. W 1991 roku Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że 80% współczesnych chorób ma bezpośredni związek z jakością wody pitnej. Dlaczego miałby się tak dziać? Ano z takiego prostego względu. Ile osób z Państwa, proszę nie odpowiadać, ale ile osób z Państwa ma środki biodegradowalne w domu? I nie takie biodegradowane jak DDT, tak, że biodegraduje się 50 lat, przez 50 lat jest toksyczne i wtedy rozpada się na dwa związki, które są toksyczne przez kolejne 40 lat. To wszystko, co my w domu używamy, mydło, szampon, proszek do prania, inne takie standardowe rzeczy do standardowego użytku domowego, spłukujemy później. I gdzie to trafia? To trafia później do rzek. Jak działają oczyszczalnie, to jest inna kwestia, może kiedy indziej o tym powiedziałem, ale nie ma technologii, która by to wyczyściła z chemii. To znaczy jest, ale jest droga i się nie opłaca dla ludzi tego wdrażać. Więc to wszystko, jeżeli nawet nie możemy sobie tego wyobrazić, to wyobraźmy sobie, że na rolnik, jak zasypie chemią te swoje pole, no to spadnie deszcz, to kiedyś w końcu trafi do rzeki, z rzeki trafi do morza i tak dalej. Więc nie jest źle, nie jest dobrze. A z Krakowa trafi do Warszawy. Tak. O. Nie jest dobrze. Jest źle. I teraz jeszcze smutniejsza informacja. Czystość wód gruntowych w Polsce. Klasy pierwszej w Polsce w 1955 roku było 55% powierzchni naszego kraju. 65 rok, 10 lat później, 35%. W 94, czyli później o 30 lat, nie wiem ile tutaj jest, ale tutaj nawet nie ma 5%. Tak, 2004, to może 1%. Niszczymy nasze środowisko ekstremalnie szybko, a później, jak WHO opisało, 80% wynika z jakości wody pitnej. Dostajesz, to co dajesz? W latach 70. już mówiono oficjalnie, że przyjąć skalę od 0 do 10 o szkodliwym działaniu naszego otoczenia, to woda już była na skali 9, a papierosy były tylko na skali tam 1-2. Dziękuję za tą informację, niezbyt pozytywną, ale no tak to jest. Dostajemy to, co dajemy, tak? Trzeba zacząć dbać nie tylko o siebie, ale o to, co jest dookoła. Okej, okay, ale są wody gruntowe, założę się, że tam w głębi ziemi jest okej. Okay. Tak? Nie jest okej. Okay. Bo jeżeli rozporządzenie ministra zdrowia z 1997 roku pozwala wodzie mineralnej i źródlanej, czyli tej tam branej z głębi, nie zawsze, bo niektórzy teraz prawo trochę inaczej wygląda, jeżeli pozwala, że był tam antymon, arsen, cyjanki, chrom, glin, kadm, ołów, rtęć, DDT, tak? W takich ilościach, to znaczy, że nie mogą tego wyczyścić. Jest taka technologia, która może to wyczyścić, nazywa się, są dwie. Jedna to jest destylacja, druga to jest odwrócona osmoza. I to jest jedyna opcja, żeby pozbyć się toksyn wody. Żadne inne opcje na ten moment nie istnieją.
Ważna informacja jeszcze jest taka, że destylacja, ta woda smakuje niedobrze, jest naprawdę paskudna. Osmoza jest bardzo dobra, jest pyszniutka, tylko że te membrany, te dziurki w membranach, przez które przeciska się tylko molekuła wody i tam parę innych rzeczy, są tak malutkie, że później struktura jest tak mocno zbita i okazało się, że to wpływa na nasze zdrowie. Ponieważ ta woda z odwróconej osmozy, ona ma tak posklejane tą strukturę, że musimy dać jej, żeby ona nie była dla nas szkodliwa, musimy dać jej 10 godzin w jakimś pojemniku, żeby po prostu się natleniła, tak? Czyli można to obejść. 10 godzin w jakimś pojemniku po odwróconej osmozie, żeby się natleniło, żeby te klastry się rozpakowały i wtedy to już jest ok. Ale standard jest odwrócona osmoza. Generalnie prawie we wszystkich starach. Tak. Z urzędu. I Coca-Cola w Polsce produkuje wodę odwróconej osmozie. Krople Beskidu? Tak. No czy te etykietki, gdzie tam napisane jest Coca-Cola. A to znaczy tak, że Coca-Cola to wiem, ale z osmozy jest Krople Beskidu? Tak. Prawo jest właśnie tak ustanowione w taki sposób, że producenci mają tajwaną amerykankę i woda źródła, no wcale nie musi być źródła. To może być woda z kranu puszczona przez osmozę plus mineralizator, pak załatwiony. Tak. Koncern Nestle wykupuje na globie wszystkie źródła wody tak naprawdę. No to jest bardzo smutna informacja, ponieważ niedługo nie będzie ludzi stać na tę wodę. No bo oni decydują, w Meksyku nie wolno dwie to robić. Nestle wykupiło cały Meksyk, Kanada. W Polsce też już wchodzą. Także generalnie Afryka. Nestle trzyma rękę na wodzie. O. A co na to lokalni ludzie? Służą radą i pomocą. Pozyskiwali koncesje, piszą petycje. Coś tak jak w Polsce z gazem łupkowym, nie? Tak. No ale trudno. Ale pokażę teraz Państwu coś ciekawego, na przykład koral, z którego korzystamy, którego na przykład mam o tutaj, to jest takie fajne. To jest koralowiec, o którym było już wspomniane nawet parę razy, ale zaraz o nim powiem Pani. Usuwa się zanieczyszczeń. Czyli można sobie wrzucić koralowca do wody i co nam już posunie? Chlor. Z 13 jednostek na tyle, że prawie ich nie widać, tak? Arszenik, no troszeczkę gorzej, ale kadm, całkiem nieźle, chrom, bez szału, pingo, co to było? Ołów bardzo dobrze usuwa. Więc nawet jeżeli nie mamy, jesteśmy gdzieś w trasie, tak? I nie mamy przy sobie odwróconej osmozy, to możemy zawsze wrzucić korala. I pamiętajmy też o tym, żeby pić wodę z butelek, które nie mają BPA. To jest BPA, dziękuję. Tak, bo z tych butelek, z normalnych butelek, które są w sklepach, wydziela się tyle toksyn, że to jest bardzo smutne. A teraz jest pewne słowo o toksynach. Każda toksyna powoduje stres oksydacyjny. Pamiętamy stres oksydacyjny? Utlenianie, wolne rodniki? Każda toksyna powoduje, że tych wolnych rodników jest więcej. I to są niestety smutne informacje, ale to pokazuje, jak jest właśnie ważne, żebyśmy pili tą wodę czystą i z tymi parametrami. Teraz niektórzy się zastanawiają, czy minerały w wodzie mają jakieś znaczenie i tutaj jest kompletny bałagan. Moje stanowisko jest takie, że minerały dzielą się na dwie kategorie. Mamy takie, które są organiczne, tak? Czyli zawierają ładunek elektryczny, one się wchłaniają, tak? To są bioaktywne i mamy takie, co są nieorganiczne. Czyli na przykład woda wysoko zmineralizowana, one są nieorganiczne, ponieważ one obmywają skałę, w ten sposób nasycają się minerałami, ale to nie zostało przetworzone przez roślinkę ani przez zwierzątko. Czyli to są minerały nieorganiczne. I minerały nieorganiczne się nie wchłaniają. Po prostu. W 10% może się wchłaniają. Ale minerałem nieorganicznym jest na przykład skała wapienna gdzieś tutaj w Tatrach, więc bierzemy kilof, odłupiemy sobie kawałek skały, no i przecież nie będziemy tego jedli, tak? Ci, co mają twarde uzębienie, może spróbują. No, bo piją dużo wody. Dokładnie. Więc od minerałów generalnie jest pożywienie, ale wrzucając korala do wody, on ma w sobie 74 zjonizowane minerały. Czyli znowu na plus wychodzimy. I teraz pewne porównanie. Jaka woda jest najzdrowsza, tak? Woda z kranu, pH 8 miliwoltów. Od 250 zależy jeszcze, w którym miejscu na świecie. Pamiętajmy o tym. Ale no nie oszukujmy się, zbyt czysta nie jest. Napięcie powyżej 80 dynów, dużo. Struktura, prawie. Niegazowana, nisko zmineralizowana. pH 7, ok. Miliwoltów około 200.
Końcówka nie jest zbyt okej. Nie jest zbyt okej. Uwaga! Niegazowana, wysoko zmineralizowana. Tutaj mamy plus 200, a tu mamy plus 500. Czyli te wody wysoko zmineralizowane, one mają o wiele więcej wolnych rodników niż te nisko zmineralizowane. Wyciągnijmy z tego wnioski. Niegazowana smakowa, pH 4, 300 mV, no to jest drama. To wszystko, co mamy z tebak, to jest dramat. Gazowana, pH 3, 500 mV, napoje słodkie gazowane, pH 2, bakteria w tym nawet nie jest w stanie przeżyć. Tutaj, bo ten pomiar robiliśmy w Gdańsku, coś nie wyszło, to nie powinno być 250, to jest do sprawdzenia. Ale to będzie na moim kanale. Natomiast co mam do zaproponowania tutaj, tak? Bo tyle słów o wodzie. No, która to jest ta dobra woda? Koral. Koralowiec z Okinawy zmienia pH na 8, 8,5. Około minus 100 mV, w zależności do czego wrzucimy, bo jak wrzucimy korala do 400-500, no to zejdzie może na 300, bo to była skala logarytmiczna, tak? Ale jak wrzucimy do wody nisko zmineralizowanej, może zejść do minus 100. Takie napięcie jak naszej krwi. Struktura jest. Mikrohydryna H500, podobnie. pH 10, minus 200, mnóstwo antyoksydantów, tak? Jak struktura jest. Niskie napięcie, H500, pH8, minus 500 mV. To jest to, co powinniśmy pić, ponieważ dzięki temu ludzie, którzy żyli w Hunzie, te wszystkie inne plemiona i tak dalej, żyły najdłużej na świecie swojego czasu. Czyli powtarzamy, wszyscy razem. Jakie parametry? pH jakie ma być? Zasadowe. Miliwolty, plus czy minus? Ujemne, im więcej, tym lepiej. Im więcej, tym lepiej. Im więcej w dół, tak. Tym lepiej. Napięcie powierzchniowe, niskie czy wysokie? Niskie. Strukturalne czy nie? Koniecznie. No dokładnie. I takiej wody w kranach ani w sklepach nie mamy. Czysta pod względem zawartości chemii, tak, czyli butelki bez BPA, osmoza destylowana, wolna od wirusów, bakterii, oto dba sanepid, mają swoje sposoby, chlor, ale chlor nie jest dla nas zbyt dobry. No i zjonizowane minerały. I to jest to, co powinniśmy pić. Nie można tego kupić w sklepie, na osiedlu, ale jeżeli ktoś Państwa tutaj zaprosił i ten temat Państwa zainteresował, to zapytajcie tej osoby, skąd to się zdobywa, albo więcej informacji, ona z pewnością bardzo chętnie to przekaże, tak? My mamy wodę z Okinawy, ja mam wodę z Okinawy tutaj. O, piję sobie to, na co dzień. Jak zacząłem to pić przez 3 miesiące, zrzuciłem 12 kg, a nie zmieniłem nic w mojej diecie. Ponieważ woda zasadowa ma takie działanie, że w tłuszczu generalnie składowane są toksyny. I teraz, kiedy mam środowisko zakwaszone w naszym organizmie, no to ten tłuszcz zamienia się z białego w żółty lipid zamienia się w celulit. Ale jeżeli mam środowisko zasadowe, to na odwrót. Celulit zamienia się w żółty lipid w biały lipid jest spalany na energię. I szkoda, że tutaj nie ma z nami jednej osoby, która jest masażystą i widzi po prostu takie efekty u swoich klientów, którzy prowadzą do niej na masaż, pokazują piją wodę i się pozbywają zbędnych kilogramów. Czyli wodę z Okinawy możemy mieć ze sobą. I Patrick Flanagan, przypominam, ten geniusz, następca Tesli, Enrico Enda, stworzyli właśnie takie, to znaczy Patrick to stworzył, mikrohydryna H500. Mamy wodę z Hunzy, też możliwość mieć tutaj w Polsce, mimo tego, że Hunzy jest daleko. Wspomnę, bo ja się rozgadałem, ale wspomnę jeszcze o jednej rzeczy. Taka woda ma specyficzne właściwości, ponieważ jak zaczynamy ją pić, to się zaczyna faza zwana katabolizmem, która polega na tym, że ona całkiem nieźle czyści, tak? W sensie, że usuwa odpady, pomaga mocno usunąć odpady. I jak to jest pokazane, o wiele więcej nasz organizm wydala z siebie toksyn, niż powstaje nowych tkanek, w związku z tym katabolizm może być nieprzyjemny. Nie bolały kolana przez miesiąc. Wiem, że są osoby, które dają na to przez 2 miesiące nawet nie czuły się dobrze. Ale co było potem? Potem było fajnie. Bo później jest faza 2, stabilizacja, czyli tyle samo się usuwa z organizmu, co powstaje tkanek, a później mamy anabolizm, tak, czyli przewaga budowy nowych tkanek w czystym organizmie. U mojej babci było to bardzo dobrze widać, bo moja babcia 3 lata temu była osadzona z domu, nie wychodziła jeszcze 2 lat, była w stanie praktycznie umierającym, więc się wprowadziłem do moich dziadków, zamiast kawy, herbaty, tylko woda na pusty żołądek. Po 3 miesiącach babcia zaczęła chodzić na spacery, wychodzić z domu. Ma teraz 87 lat. Kolejny kryzys też był niedawno, bo zaczęła chudnąć, masowo tracić na wadze, przestała jeść, masowo tracić na wadze. Wyglądała jak żywy trup, nie wiedzieliśmy za bardzo na co zrobić w tej kwestii. Już miała takie usta, tak złożone do środka, wyglądała bardzo źle. No i co się okazało? Okazało się, że na przykład szejk, który jest w koralu,
i korzystanie z tego vegan shake'a, który jest w koralu, babcia w ciągu miesiąca, a znaczy nawet szybciej, jak tylko zaczęła go pić po tygodniu, apetyt wrócił, zaczęła przybierać na masie, znowu kryzys zażegnany. Czyli te narzędzia, które mamy tutaj w koralu, naprawdę robią fantastyczną robotę. Ale jeszcze jedno pytanie, czy kawa i herbata to samo, co woda? Nie. Dlaczego? Bo kawa, herbata zakwasza. No to jest pierwsze. To jest drogą. Znaczy tam troszkę zakwaszą, tak. Ale dlaczego jeszcze, z innego względu? No. Wypukuje. Czy nam znaleźć się chce w kawie? To się też zgadza, kawa wypukuje wodę, tak. Odwadnia, kawa odwadnia. Jak wypijemy tyle kawy, to w toalecie wysikamy tyle, dość szybko. Bo mówimy, że pijemy, ale tak naprawdę to jest forma jedzenia. Tak, to jest forma jedzenia. Jak to trafia do żołądka, zaczyna się trawienie. Jak woda trafia do żołądka, to przelatuje. Bo jedyne co woda posiada, to albo nie posiada, to te właśnie minerały, czyli te najniższe klocki budulcowe, nazwijmy to. I po prostu przelatuje, 20 minut później jest w komórce. Natomiast woda z kawy i z herbaty, zanim trafi do komórki, minie sporo czasu. I to wcale nie nawadnia, tak jakbyśmy chcieli, wręcz przeciwnie. Pytanie jest takie, czy to działa, tak? Bo czasami jest tak, że osoba to pije i nic się nie dzieje. I najlepiej widziałem to na przykładzie mojego współlokatora, który przez 2 tygodnie pił sobie właśnie H500 oraz Korala. I bardzo polecam taką wodę, uwagę, nazywa się Tanita, ona pokazuje stopień nawodnienia organizmu, wiek metaboliczny, procent masy mięśniowej, procent tłuszczu. Takie rzeczy niewiele kosztuje, najtańsza wersja chyba 200 zł. I ja nie czuję nic, nie jem, nic się nie dzieje w ogóle. Ale się zważył, zanim zaczął z tego korzystać. W ciągu 2 tygodni, ma 26 lat, w ciągu 2 tygodni jego wiek metaboliczny, który miał 30 lat, spadł na 12. W ciągu 2 tygodni korzystania właśnie z Korala i z H500. Tak więc robi to spektakularną robotę, tylko nie zawsze to widzimy. I dlatego niektórzy się trochę myślałem, że mają jakieś super niesamowite efekty. A to niby nie. Są. Ja pamiętam, jak zacząłem się nawadniać na samym początku, a byłem wtedy jeszcze przedstawicielem handlowym, jeździłem dużo po Polsce i zacząłem właśnie pić tego rodzaju wodę. To kiedyś dla mnie przejechać 500 km, zrobić 2 prezentacje i jeszcze do domu wrócić na przykład tego samego dnia kolejne 500 km, no to było tak, że ostatnie 300 km to ja nie widziałem oczy jak we mgle martwy. Natomiast ten 500 km jedną prezentacja, 500 km drugą, co? Na imprezę? Tak? Więc to działa. Najlepiej to widać w momentach takich krytycznych, że to naprawdę bardzo fajnie działa. Ja też się przyznać, powiem. Tak, bo ludzie nie chcą się za bardzo tym dzielić. No właśnie, czy jest tutaj ktoś na sali, kto ma może jakąś historię z wody, chciałbym się podzielić? Sam tylko powiem, ostatnio robiłem sobie mały trip z Gdańska do Krakowa na rowerze 720 km. Pojechałem jeszcze przez Olsztyn, Warszawę i tak dalej. Bez przygotowania. Dojechałem w 5 dni i mikrohydryna kilka razy po prostu uratowała mi życie. Wiesz, między innymi pierwszego dnia 170 km przyjechałem, bo musiałem gdzieś dojechać. Miałem wyjechać o 6, wyjechałem o 12, więc mocne spóźnienie, więc cisnąłem. I zdarzyła się taka sytuacja, że było jezioro i miałem się znaleźć po tej stronie, ale byłem tu i była już druga w nocy. Czyli miałem jeszcze jakieś 20 km do nadrobienia. Na oczy nie widzę, nie wiem co się dzieje, co jest grane. Dwie mikrohydryny pod język, 10 minut później ostrość widzenia, jakość, lecimy. Tak więc taka ciekawostka jeszcze. To są ciekawostki, ale tak wygląda właśnie stosowanie wody i dotleniania wody. Ja Państwu powiem tak, na rynku zdrowia, jak to tak się popularnie mówi, jestem już wiele lat. Ale takie prawdziwe zmiany zaczęły się właśnie wtedy, kiedy spotkałam wodę. Dlaczego? Dlatego, że być może, że akurat to był w moim wieku taki czasokres, że akurat pojawiły się tam już kwestie związane z menopauzą. Powiem Państwu, że tak szybko minęła, że nawet nie zauważyłam kiedy. To jest dla wielu kobiet bardzo męczące. Ja nawet nie umiem powiedzieć, jakie specjalnie były objawy. Jakoś szybko przeszło. Jeśli chodzi o kwestie związane z wagą, kiedyś byłam osobą, która bardzo dużo sobie ważyła, bardzo dobrze wyglądała i trudno było mi się pozbyć tych kilogramów. Właśnie odkąd zaczęłam pić tę wodę, świetnie sobie radzę. Co jakiś czas, co prawda, ubywa 2-3 kilogramy, ale na stałe. To po prostu już ubywa i nie wraca. Niemniej jednak wahania wagi niewielkie występują, ale woda, to jest takie moje doświadczenie, zachowuje się w organizmie jak strażnik.
W pewnym momencie, kiedy już organizm, jakby ten kilogram czy półtorej ma więcej, to ta woda tego dopilnuje. Jak się napijesz szklankę wody i nie chce ci się jeść, jak stosujesz tę wodę w określony sposób, który jest przez nas wypraktykowany, nie ma szans, żeby organizm zaczął tworzyć złogi, czyli nie pojawiają się nowe zmiany. Co jeszcze takiego fajnego zauważyłam? Łukasz tutaj wspomniał wcześniej o emocjach, o wchodzeniu w takie kwestie stresowe. Nie wiem, jak to jest, ale odkąd zaczęłam pić wodę, ja się wcale tak szybko nie denerwuję. Po prostu mi się nie chce tak zaangażować w coś, co ktoś uważa, że jest takie ważne, pilne, że już teraz trzeba tutaj pokrzyczeć i podupać nogami. Nie chce mi się, po prostu. Być może, że jeszcze coś tam do tego działa, ale to się zaczęło właśnie wtedy, kiedy zaczęłam regularnie właśnie stosować tę wodę. Jeśli chodzi o kwestie jelitowe, powiem Państwu tak, że jeśli ktoś ma kłopoty z jelitami, to picie jednej szklanki ciepłej wody koralowej lub z mikrohydryną na dzień dobry rozwiązuje je w mig. I o tym może powiedzieć dosłownie każdy, bo te różne historie, które mamy, no to dotyczą niektórych organizmów bardzo indywidualnie. Istotne jest jeszcze coś, że ludzie, którzy mają jakby podwyższony poziom stresu czy pobudliwości, bardzo fajnie odbierają właśnie to łagodne działanie wody w organizmie. Tych przykładów jest mnóstwo. Są ludzie, którzy lepiej śpią. Ja wiem, że nieraz tak, jak to się mówi, zarwę noc, rano się mimo wszystko wstaje i to przed budzikiem. To jest bardzo ciekawe. Są ludzie, którzy mówią, o, ja to bym jeszcze postawił. Człowiek otwiera oczy i nagle się okazuje, że jest wyspany. Nie musi dosypiać. To jest naprawdę świetne uczucie. Więc chociażby dlatego zachęcam do popijania tej wody, o której mówimy. No i wiele, wiele innych przykładów. Może jeszcze ktoś zechce się podzielić, bo to tutaj dla nas wszystkich ważne. Ja dziękuję. Dziękuję Pani Halina. To są prawdziwe historie. Może tutaj jest nam wizorka teraz. Proszę Państwa, ja wody nie piję. Powiem od razu. A jestem jej zwolennikiem, sympatykiem i powoli moją rodzinę, że tak powiem, zaopatruję w te dobra. I powiem jedno, moja synowa, która była sceptyczna i raczej pozostała, pije korala i oświadczyła, co mnie zbudowało, że woda właśnie to jej nie smakuje, bo nic szczególnego w niej nie ma, ale już nie pije żadnej innej wody. Nie wypija tego, co przedtem robiła. I to jest coś wspaniałego. Córka, która w Stanach sobie mieszka i studiowała, i studiuje, i się uczy, i pracuje, wszystko robi naraz, jak dostała takie zestawy jak właśnie koral i H500 i mikrohydrynę też, to byłem zdumiony, jak oświadczyła, że wszystkie egzaminy, że tak powiem, zdaje. No zdawała przedtem, albo strasznie zmęczona i chciała rzucić studia. Oświadczyła, że teraz ma takiego powera, tak wspaniale, że praca na nocną zmianę szpitalu to właściwie dla niej jest bestia. Także jestem zwolennikiem, jakkolwiek oświadczam, nie pijam tego. Dlatego, że ja stosuję jako naturoterapeuta inne tytuły do poprawiania sobie zdrowia i samopoczucia i testuję nas w sobie jak królik. W związku z powiedziałem, bym namieszał wszystko, to nie wiem, co by z tego mogło wyniknąć. Nie miałbym żadnego doświadczenia, potem opowiadałbym. Nie wiadomo, które. Co z czego wyniknęło. Więc ja sobie daję radę innymi metodami. Dziękujemy. To działa, po prostu. Jeszcze powiem, że dzięki oczyszczeniu organizmu przebiegłem maraton, a co się nie zdarzało, bo 4 km to dla mnie było zabójstwo, ale po oczyszczaniu, które jest kolejnym krokiem, z dnia na dzień zacząłem biegać 10-20 i w trakcie maratonu też był taki moment, kiedy źle rozdystrybuowałem swoje napoje, gdzie było mikrohydryna, miałem 15 km bez mikrohydryny i też 30 któryś kilometr, w ogóle pierwszy raz w życiu, tak, i znowu ta sama sytuacja. Piję mikrohydrynę, chwilę, moment, oczy się otwierają, trzeźwość myślenia, energia, i lecimy, tak? I mamy jeszcze siłę? To pokażę coś fajnego. Jasne. Mamy. To są badania, które robiono w Teksasie. Skrócę tą część już na maksa. Polegało na tym, że mamy iluś tam rowerzystów, którzy, dwie grupy, oczywiście podwójne ślepe i tam wszystko tak, żeby wykluczyć placebo i tak dalej, i tak dalej. Mamy dwie grupy rowerzystów. Jedna placebo bierze, druga mikrohydrynę. Ta, która bierze mikrohydrynę, o połowę mniej kwasu mlekowego. Ja po maratonie nie miałem żadnych zakwasów. Żadnych zakwasów nie miałem po maratonie. Znaczy miałem tak pouszkadzane mięśnie, że umierałem z bólu,
ale w 4 dni stanęłem na nogi i 4. dnia to jakbym nigdy żadnego maratonu nie biegł, jakby to się w ogóle nie wydarzyło. Mikrohydryna, Protiviti, Flexicor i MSM. Jakby co? Stawia na nogi niesamowicie. Drugie badanie. Też mikrohydryna. I co się okazuje? Okazuje się, że po 2 tygodniach przyjmowania 4 kapsułek dziennie nawodnienie organizmu wzrasta o 2,7% w stosunku co do placebo. Czyli działa. Czyli naprawdę okazuje się, że nawadnia. Że te wszystkie parametry razem. pH, redox, struktura i napięcie powierzchniowe. Że to razem daje właśnie moc. A co tutaj mamy? Tutaj mamy wzrost po 2 tygodniach brania mikrohydryny obrony przeciw tymi wolnymi rodnikami. Wzrost o 43%. Bardzo silny, konkretny wzrost. Ktoś widział ostatnio film Everest? Tak. Niesamowity film. Niesamowity. Straszna historia niestety. Grupa ludzi wspinała się na... ludzi doświadczonych wspinaczy wspinała się na Mount Everest. Nie pamiętam, w którym to miało miejsce roku. I złapała ich burza na szczycie. Mieli butlę z tlenem, ale tlen się kończył. Co się działo? No, powyżej pewnej wysokości tlenu jest mniej. Więc po prostu zaczynali umierać. Jeden po drugim. I co w związku z tym? Był pewien doktor w Stanach. Nazywał się Dennis Brown. Którego marzenie było wejść na Mount Everest, na południowy szczyt, który jest troszeczkę niżej. Bez butli z tlenem. No i próbował 3 razy. W 91. Nie umiem tego przyjąć, to znaczy to jest 26 tysięcy stóp, tak? To jest 8 tysięcy, tam chyba 200, coś takiego. Wszedł, ale musiał zejść, bo nie dało już rad. Za mało tlenu, zbyt duży ten stres oksydacyjny, tak? Zakwaszenie i tak dalej. W 94 druga próba, 28 tysięcy stóp, czyli odwieźć jakieś tam 150 metrów wyżej szedł, ale nie wszedł. Ale był doktorem, miał swoją praktykę i testował mikrohydrynę na swoich pacjentach. I pacjenci mieli niesamowite efekty, więc stwierdził, dobra, zobaczymy, co się wydarzy, kiedy będę brał mikrohydrynę. I zaczął brać mikrohydrynę przed wyjazdem. Gdzieś tu jest napisane. Załóżmy, że 2 tygodnie przed wyjazdem, bo to wejście na Mount Everest to jest ta historia, to jest dużo czasu to zajmuje. I dzięki mikrohydrynie zdobył południowy szczyt. Dlaczego? Bo mikrohydryna właśnie fantastycznie dotlenia organizm, powoduje, że kwasu mlekowego jest o wiele, wiele mniej, powoduje, że w ATP wytwarza się o wiele, że w komórkach wytwarza się o wiele więcej ATP. Takie rzeczy to robi, to są udokumentowane sprawy. Inny gość, zwany później Mikrohydryn Man, 39 lat, maratończyk, zawsze świetnie biegał. 2,18 na 42 km to jest genialny czas, tylko to zawsze było zabójstwo. Nie wiem, czy panowie widzieli, co się dzieje z tym maratończykiem, kiedy dobiegają pierwsi na linię mety. Nie dzieje się dobrze, tak? Ci z mikrohydryną, tak. Ale nie dzieje się dobrze, z różnych względów, nie będę opowiadał. Ale co się zaczęło dziać? Zaczął przyjmować regularnie podczas treningów mikrohydrynę. Rok później polepszył swój czas, tutaj. Kolejny rok później, znowu jeszcze polepszył czas, polepszył. Ale co w związku z tym? On już nie kończył tak jak do tej pory, że był martwy i nie był w stanie do siebie dojść, tak, czy tam wymiotował, czy dostawał naprawdę totalnych napadów. On kończył i szedł na obiad. Słabo. Kiedy wszyscy inni właśnie mieli to, co on miał wcześniej. Więc Słabo bieg, tak. Wygrał jeden. 2,14. Wygrał w Bostonie, tak. 2,14 to jest amatorszczyzna. Dokładnie. Ale żeby daleko nie szukać, nasz tutaj biegacz, główny biegacz województwa, jakiś tam, podlaskiego, Adam Wakulu, też, który ma w ogóle 100 pucharów i 150 medali za bieganie, też właśnie korzysta z H500 i twierdzi, że dzięki temu jego dotlenienie jego organizmu za kwasem jest mniejsze i ma więcej energii. I cały czas poprawia swoje czasy. Wywiad z nim mam na YouTubie, można, naprawdę polecam sobie posłuchać. A poza tym jest fizjoterapeutą i będzie robić jeszcze inny wywiad na temat tego, jak to w ogóle działa na jego pacjentów. A działa naprawdę spektakularnie. I też się zdarzyło przebiec maraton, ale ta historia też jest na YouTubie, nie będę tego opowiadał. Dobra, to już było. Generalnie bardzo Państwu polecam, na YouTubie jest taki kanał 4 kroki do zdrowia. Jest tam taka playlista, co się dzieje, gdy nawadniamy, oczyszczamy organizm. Wiedza i historie. Naprawdę warto posłuchać. I chciałbym teraz ogłosić coś bardzo fajnego. Mianowicie w przyszłym tygodniu
ruszają właśnie na moim kanale tłumaczenia wykładów doktora Batmana, który dokładnie tam opowiada tą historię w więzieniu, co robi woda, Flanagana i Kurta Grange'a. Wszystko, co jest związane właśnie z wodą, będzie tego dużo. Bardzo zapraszam na kanał 4 kroki do zdrowia, subskrybujcie. I warto też tam zapisać się na taki dwutygodniowy kurs, dzięki którym Państwo zrozumieją, że to, o czym tutaj mówimy, nie tylko woda, ale cała koncepcja robi tak genialną robotę, że szok. Że niektórzy nie są w stanie w to uwierzyć. Część w trakcie tego kursu, to jest kurs online, przychodzi mail, każdy mail jest wideo, tam też są wywiady, ale takie, których już nie umieszczamy w internecie, bo są... To są już grube historie. I fantastyczna wiedza. I podsumuję to jeszcze raz doktorem Batmana. To najbardziej... Dobra. Jedziemy na organizm. To najbardziej kluczowe odkrycie medycyny w porównaniu do wszystkich pozostałych w ciągu ostatnich 100 lat. Wiemy to, widzimy to po sobie. Dla niektórych z Państwa to jest nowe. Naprawdę proponuję zapoznać się z tamtym kanałem na YouTubie. I w tym momencie ja zakończę jeszcze słowami doktora Andrzeja Korzesznego. Nauczcie się nawadniać sami, zanim przymusowo, przez kroplówkę, będą Was nawadniać lekarze. Bardzo dziękuję. Dziękuję.